Dobrze, z tej strony Bartek z kanału Bartek Games 2. Dzisiaj pokażę Wam kilka nowości z Minecraft 1.20, czyli najnowszej, najbardziej aktualnej wersji Minecrafta. Parę komend i troszkę skrótów klawisza. Dobrze. Zanim jednak jeszcze zaczniemy, zasubskrybujcie mój kanał oraz kanał, które jest polecane przeze mnie, XPieterX. Zalajkujcie nasze filmy. No. I zaczynajmy. Pierwszą nowością, którą chcę Wam pokazać, jest wiśniowe drewno i rzeczy, które można z niego wytworzyć. No. Czyli schodki i jeszcze inne bloki, które są w normalnym drewnie. No. To nawet mogę zaprezentować. Okrągłe drewno jest dlatego, że jest wybrany texture pack przeze mnie, taki, no, no i ładnie to wygląda. No i tak wygląda różowa, tak wygląda różowa zasawa bloków, które chciałam Wam pokazać. Teraz pokażę bambusowe zasawy. Bo oczywiście Minecraft dodał bambusowe też rzeczy. Oczywiście bambusowe bloki tak samo. Rzeczy, które można z nich wyrobić, też ładnie wyglądają. No. To zacznijmy od bambusowego bloku. Później ociosanego bloku bambusa. Bambusowe deski, najbardziej co mi się podoba, czyli mozaika bambusowa. Bambusowa mozaika jest koks. Następną rzeczą, którą chcę Wam pokazać z nowin, są nowe tabliczki. Czyli tabliczki nowe. I nowe rzeczy. Tabliczki normalnie wyglądają jak tabliczki. O, tu jest jeszcze wiśniowa tabliczka. To jest ta nowa, którą można powiesić. Ona się prawie nie różni. To jest normalna tabliczka. Teraz to się zmieniło. Postawiliśmy ją, możemy ją edytować prawym przyciskiem myszy. Nie? Coś takiego napisałem. I jeszcze jedna rzecz. Jak sobie weźmiemy... Możemy pisać z dwóch stron i nam to się nie zmieni. Widzicie? No. Fajny trik. Wygląda też to fajnie na różowej tabliczce. EW. I na przykład chcemy jeszcze powiadomić, że na przykład możemy tutaj iść do Games. Do gamingu możemy pójść, na przykład, nie? I to jest fajnie wygląda. A teraz pokażę Wam, o, jak wygląda tabliczka. Tutaj mniej się zmieści, ale też działa wszystko tak samo. Też z drugiej strony napisać też możemy. Tak wygląda. Tutaj, no, nic co nie wygląda. Nie, ale jeszcze mogę Wam pokazać jedną rzecz. Jedno zastosowanie tego. Pokażę. O! Tu myślimy, że to niby jest zawieszone. O! I wtedy wygląda tak też na jak gdyby na łańcuchach. I teraz tak, crafting. W craftingu Wam pokażę jeszcze. Jeszcze raz sobie tyle aruję, żeby nie było. No i dobra, pokażę Wam w craftingu. Aha, no dobra, dobra. Szybko sobie weźmiemy crafting. No i tu mamy, możemy zrobić różne wiśniowe rzeczy. Co do tej drugiej tabliczki, potrzebujemy łańcuchów. No, i ociosanego bambusu. Bambusu, nie? Na przykład do ociosanej bambusowej. I teraz jeszcze jedno, co bym chciał Wam pokazać, to jest coś, o czym coś, co właśnie musimy się na początku przenieść. O, tu są akurat creeper w sumie czymś na razie nie różni, ale komendy też pokażę. Locate, to na górze, o, wpisujemy. No i teraz możemy strukturę znaleźć sobie. Ruiny portalu,
tylko będą właśnie, tu mogę wpisać strukturę, Minecraft Traktor, na przykład Jungle Pyramid, albo Pyramid jeszcze inną. Sun. Na przykład mogę sobie teraz się teleportować do fajnej rzeczy, która się nazywa oczywiście Savannowa wioska, znajduje się na tych kordach i możemy sobie kliknąć i się na niej teleportować. Savanna. Na przykład też locate, możemy zlokalizować sobie tak samo biomę. I na przykład no, tu możemy sobie wszystko zlokalizować. O, już nam podał kordy, nie wiem. Więc ja wpisałam przez wody. Dobra, to jest w wodzie jakieś. I tu będzie jakaś fajna struktura, nie? Chwila. No dobra, teraz musimy szukać pustyni. Mam nadzieję, że nie będę musiał różnych innych rzeczy robić. Jak się używa comment? Comment się używa oczywiście z każdą kreseczką, jaką mamy. No i tu wpisujemy sobie na przykład game moda. Las też pokażę akurat game moda. Tylko na przykład znajdziemy nowości z 1.20. A dużo jest na pustyni. No to musimy. Spróbuję jeszcze raz locate. Biom. Sun. No chyba to się nie chce zlokalizować. Chyba jestem. Piramidy. Desert. Aha, desert pyramid. Dobra. To jest akurat do pustyni musimy się teleportować i teleportujemy się, no i o, jesteśmy w tej piramidzie. To już się nam nie przyda, ale potrzebujemy pędzel. Pędzel. Wezmę sobie tego time set day. To możecie teraz zobaczyć sobie, jak wpisać na dzień. Widzicie, co się stało? Dobra. Time set day. Na dzień. Można też zrobić night, czyli oczywiście wiadomo, co to znaczy. Night, czyli noc. Żebyśmy tu widzieli wszystko to, jak pisze sobie efekt, to od razu możecie sobie wiedzieć też, jak pisać div i kto. Bieżący typ, losowy gracz, najbliższy gracz. No nie wiem, co to... Najbliższy byt, nie? No i teraz na przykład sobie dam div i tu możemy sobie dać serduszka maksymalnie 9999. 9 piątek i 255, to wtedy będziemy mieli naprawdę duży serc. 255 levitation możemy sobie dać, czyli lewitację. Ale teraz kurczę, tu muszę znaleźć Nighting Visions 9999 255, czyli ile? No i widzicie, mamy Nighting Visions. O, szablon kowalski też się nam przyda. Ładne są szablony. O. Szablony nam się przydadzą do zbroi, żebym mógł wam pokazać nowości w 1.20. I jeszcze jedna rzecz. Gdzieś tu powinna być... O, i tutaj jak znajdziemy podejrzany piasek, tylko dajcie mi chwilę, bo muszę znaleźć komnatę. Gdzie to była komnata? Chwilu, nie. Dajcie mi chwilkę, bo ja muszę znaleźć tą komnatę. Nie tu. Gdzieś ta komnata powinna być. Dobra. To może lepiej studnie. Mogliście jak to zobaczyć u szpiegula. Szpiegul Minecraft
właśnie znalazł ten podejrzany piasek. Wiecie, że tym czymś można to wszystko wydobyć, tylko że ja nie mogę znaleźć. To może gdzieś znajdziemy fontannę, albo nas zlokalizujemy tą fontannę. Locate, bo oczywiście to wtedy też pokazuje. No i desert. Może będzie, tak, to powinno być, to będę mógł wam pokazać jeszcze jedną nowość, czyli wielbłąd, o ile się tu zespawnował, bo mógł się tu zespawnować. Jeden może się zespawnować na wioskę, na 1.20 i... O, mamy, możemy sobie go oswoić, oczywiście on stanie. Jeszcze raz w sumie znalazłem tego typka, więc wow. Takiego miałem ten. I moby stąd nie mogą wam rozwalić. Nie będę sobie używał komendy, żeby sobie zespawnować, ale jedną rzecz, którą muszę wam pokazać, jest... no dobra, pokażę to wam oczywiście. Jeśli chcemy, na przykład mamy diamentową zbroję i chcemy ją sobie ładnie, żeby była ładnie wyglądała i ją ulepszyć przy okazji, no to sobie znajdźmy, nie wiem, dobra, niech to będzie żelazo i stuk kowalski potrzebujemy, stuk kowalski. A tego w ogóle, tych szabek potrzebujemy więcej, bo mam pełną zbroję. No i potrzebne są te szablony. Diamentem to akurat te szablony można mieć więcej zrobić, sprawić, że je się powielą. No i tak robimy. Teraz mamy taki pasek, może mało zauważalny. Jakbyśmy czymś innym zrobili, to by było łatwiej, bardziej zauważalny. O, widzicie takie piksele małe? Może zły szablon wziąłem, ale jakby wziął lepszy szablon, to by wyglądało bardziej. Szablon kowalski i jak możecie zobaczyć, coś tam jest. Że mamy jakieś tam na wpiętach, mogę pokazać F5. No wygląda to, jeszcze raz F5. Tak to ładnie wygląda. No. To jest też jedna rzecz, która została dodana. Ja już wracam. I teraz pokażę wam jedną rzecz. Jeśli jesteśmy tutaj, możemy używać komend. F3 i F4. Możemy sobie zmieniać tryb. O, teraz jest zmieniona kreatywa. Przetrwanie. Kreatywny. O, i to jest na kordy. F3 to jest na kordy, żebyśmy mieli kordy. I F3 i G. Powinno nam pokazać czanki, ale coś się tam buguje. G i F3. Dobra, chwila. Powinno nam pokazać czanki, ale... Dobra, nie pokazuję nam czanków, ale powinno wam pokazać, bo mi coś się zbugowało pewnie. No i... Jedną jeszcze rzeczą fajną, tutaj. Jest coś takiego, bez tego to nawet nie będziemy się zwiedzać, ale jeśli byście znaleźli studnię, to byście tam mieli piasek. I tutaj też gdzieś powinien być ten piasek, tylko ja nie mogę go znaleźć oczywiście, no. Przepraszam, że wam tego nie pokażę, no ale... A, i pokażę wam komendy oczywiście też. Game mod to jest oczywiście, wiadomo co... Tryb, survival, spectator, nawet widza. Jedną rzecz jeszcze tutaj pokażę, że możemy wejść w moby. Znajdźmy sobie tu, o, w villagera. Albo w świnie możemy wejść, nie wiem. Shift. Patrzeć jego oczami. Tylko nie potrafię tego zrobić, no pięknie. Nie umieć, ale... Proszę, nie mogę patrzeć jako on, ale... Możemy sobie zrobić i tak zobaczyć. No, widzicie, więc to trochę teraz chyba coś zmieni, że ja nie za bardzo to potrafię. W tej wersji przynajmniej.
No i powinniśmy mieć, ale dobra, ja nie wiem. W niego zamieniłem, jak widzicie. Fajnie to wygląda. Chwila, tylko teraz jak z niego wyjść. Czy mogę się zamienić w kogoś innego, żeby wyjść? Może mogę się... Czekaj, chwilę, może się uda zamienić na jakiś inny tryb. Game rule, czy game mode. Survival. I udało się z niego wyjść. Dobra, mam przypał. Łam sobie tu... Moglibyśmy... No. Przekazuj. Ciężnie, prawie go rozwałem łapą. On trochę chyba... Zabij, dobra. Chwila. No dobra. Mogę wam jeszcze pokazać jedną rzecz, czyli game mod. Oczywiście sobie na początku creative włączę, oczywiście. Adventure to oczywiście przygodowy. No, to jest już wszystko, co chciałam wam pokazać. Ja byłem Bartek. I do zobaczenia w następnym odcinku. Hello! Phew.